Witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku Gran Turismo 3. Tak, więc dzisiaj pojedziemy furą MR2 w zawodach MR, klasy MR, by dostać za wygranie tych zawodów to oto MR2. A mamy GT przez S. No. Takie oto buty. Myślałem, że będzie. Trochę się zawiodłem na tym, co kupiłem, co dostaliśmy. No, ale udało mi się to przejechać. No teraz nagram. Potrzebuję pieniędzy, musimy w zawodach lekkich samochodów. Super beznadziejną furę ulepszyć, którą też żeśmy wygrali. Musimy uzbierać tam ponad 12 tysięcy, by móc kupić pewną rzecz, czyli lepsze turbo, aby był jeszcze szybszy. No niestety, ale jest problem tam na trzeciej trasie. No to jak będę takie błędy popełniał, to nie wygram tego jeszcze. No. A chodzi jednak o to, żeby wygrać. No na razie beznadzieja. Totalna. Ale nie czuję samochodu. Dziwnie się prowadzi ten typ samochodów klasy MR. Nawet nie wiem, co to znaczy. Może mi ktoś powie. Znowu źle. Ale może jakoś damy radę. No nie wiem, jak tak będę jechał, to nie wiem. No i z pierwsze kółko jakieś żeśmy przejechali. Teraz drugie. To na pewno źle. Dobra, tym razem tu się udało. No dobra, mamy delikatną przewagę. Może jej nie zmarnujemy na najtrudniejszym zakręcie. No, udało się. Bardzo ładnie przyjechać. Też. Też nie najgorzej. No i pędzimy do mety. Bo odnieść zwycięstwo. Jest. No. A, pierwszy wyścig wygrany. A,
Jeszcze dwa. Zobaczymy. Deep Forest. No nie, trasy znane. Już przeze mnie parę razy przejechane. Ale tu są odwrócone. Jak tam na przykład. A nie. Coś mi się pomyliło. O Boże. Ajajaj, ale błąd. A to dlatego, że... No nie wiem, nie wrzucono się po prostu. Czyli nie do końca jest nieznana. No jak widać, zresztą mam na nich pewne problemy. Telefon nie buja. Na razie to lipa. Jest dość ciemno przede wszystkim, jak widzicie. Dobra. No tu jeszcze ten oto zachwyt, tak? To ma trójca. No nie wiem. Udało się, to fajnie, ale... Nie wiem, czy trójka to było odpowiednie. No i ciśniemy. Mamy jakąś tam sekundę przewagi. Dobra. To było ładnie przejechane. Ja to już nie. Jeszcze prowadzenia. Już nie. Tu walka. No dobra. Jeszcze jeden trudny zakręt. No i wyjazd na metę. Dobra. Drugi też zwycięski. No i jeszcze jeden. Zobaczymy. Też odwrócony. Tak. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Ajajajajajajajaj. Chyba nie o to chodziło.
No ale ciśniemy. Oj. Błąd, a teraz ten nowy. Który mnie zwalniamy. No i w drugą stronę, tak? No dobrze jest. No i super. No i pierwsze kółko mamy. Teraz drugie. Że mamy jakąś tam przewagę, to nie szalejemy. Się nie zwalnia. Się jedzie ile fabryka dała. Teraz tutaj musimy zwolnić. Niestety. Redukcja do dwójki. No i tak. No nie wyszedł na ten zakręt. Tyle powiem. Dobrze, tutaj jest takie fajne. Coś. No i ładnie. To żeśmy ładnie pokonali, więc to już szukane, więc teraz już do mety nam się uda. Jesteśmy jednak trochę szybsi, więc pięknie. No i mamy zwycięstwo. Wygraliśmy ten turniej. Zarobiliśmy. Najprawdopodobniej na tą drugą turbosprężarę. Więc zapiszemy grę. Tak. Zmienimy samochód. Kupimy drugą turbosprężarę. To jest super fura. Czy ja zmieniłem już? Nie. Dobra. Drugie turbo powinno być na stać. 12 500. Myślę, że tak. No jeszcze pewnie trzeba będzie opony kupić. Może i nie. No widzicie. Trzeci wyścig to było piąte miejsce. No zobaczymy. Dwa pierwsze wygrałem wcześniej.
No. Przełamiających prędkości, to my tu może nie osiągamy, ale jesteśmy zdecydowanie szybsi od konkurencji, więc fajnie. Powinniśmy z łatwością wygrać te wyścigi. Zobaczymy, jaki samochód dostaniemy. Proszę nie mów hop, bo trzeci wyścig znowu może pokazać, że wcale nie jesteśmy tacy super, jak nam się wydaje. Tu parę błędów i nasza przewaga stopnieje. Trzeba cały czas skoncentrowany. No i cisnąć, cisnąć, jeszcze raz cisnąć. Dość spora przewaga. Bardzo mnie to cieszy. Zresztą ten zakręt teraz to jeszcze gorzej niż wcześniej. No ale po to robi się przewagę, by móc popełnić taki jeden błąd. No. Będzie zwycięstwo, super. Dobra. Teraz drugi tor. Dwa i pół mamy. Idziemy drugi tor. Owal. Pamiętacie? Tylko tu aż 4 okrążenia trzeba zrobić. Niestety nudne 4 kółka. Ale nic, jak mus to mus. Pożdamy rad.
Dobrze, że tylko 4 kółka, bo jeszcze bym ich zbudował. Do 6,5 jest 11. Jak mówiłem, 4 nudne odprężenia. Było 11, jest 14. Było 14 i się nie dowiem. Nie będziemy tyle czekać. No dobra, drugie skończone. Jeszcze trzecie. Trzeci wyścig jeszcze. Ten, który mi kompletnie nie poszedł. Czy my teraz nie mamy opon? Ale na opony nas już stać w razie, bo... Zobaczymy. No, pięknie. Właśnie prowadzimy. Już siedzą nam na ogonie. To był mega błąd. Ale udało się. Teraz jest dość trudny zakręt. No i jeszcze ten tutaj na wzgórzu. No i... I lepiej, żebym za drugim razem lepiej. No bo nie wygram.
No. No walka jest tutaj. Na całego. Powiem, dwójeczka, nudny relaks, to pan. Tak tutaj. Żadnego relaksu i bardzo ciężko się jedzie. Dobra. Teraz nie zryb tego zakrętu od tego. No i też tego nie zryb. Przegrasz niestety, go zrypiesz. No i zrypałeś i przegrałeś drugi. Nie, 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 nie. Kurczę. Co, no i opony. No i niestety. No dobra, kupimy sobie opony. Jak trzeba, to trzeba. Jednak słabo. Myślałem, że nie trzeba będzie. Ale jak widać, trzeba. Tak. No dobra. Przejdziemy jeszcze raz ten wyścig. Zobaczymy. Widzicie, tak się jeździ. Dobrze. Patrzcie, teraz Mini Cooper i tu bruździ, że tak powiem. Ała. Teraz gdy moje opony tak trzymają, to muszę trochę inaczej jeździć. Tu to prosto. Też źle hamowanie było zbędne na tym. Tu ładnie. No i widzisz, jaka jest różnica, jak masz lepszy opony. Widzę właśnie.
No i zrobiliśmy małą przewagę. Jesteśmy szczęśliwi. Powoli ciśniemy w stronę mety. Może co by było? Samochód się dziwnie zachowa. No. No i zwycięstwo. Ciekawe co dostaniemy. Tak, więc obejrzymy nasz nowy samochód i wtedy zakończymy ten oto odcinek. O, ciekawe, bardzo mnie to ciekawi. Co dostaniemy? No. Mini? Fajnie. Mamy mini kuperka. Zobaczymy jaka jest różnica. Tak, ale ja podziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, więc widzimy się w kolejnym. Lajkujcie, subujcie, udostępniajcie. Pa!